Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj przenosimy się na naszego paladyna, ponieważ podziało się tu kilka fajnych rzeczy, które myślę, że pomogą nam w lochach popchnąć te lochy dalej, więc uznałem, że dobrym pomysłem będzie nagranie odcinka, z tym, że co tutaj się zadziało. O, jak widzicie, już mamy tutaj czarny klejnocik, bardzo fajnie, bo ostatnio były skarby lasu, co za tym idzie, tutaj co prawda tych surowców nam za wiele nie poleciało. Ja tutaj sobie przed skarbami wziąłem i ulepszyłem twierdzę na poziom 16, bo uznałem, że o, będzie 3 dni skarbów, wiecie, paczek poleci nie wiadomo ile, z 16 twierdzy będą jeszcze większe, ale niestety nie udało mi się to, ponieważ tych paczek leciało bardzo mało, jak widzicie tutaj nawet żeśmy nie uzupełnili tych surowców na maksa, także lipa. Ale za to bardzo dużo poleciało nam dusz. Co za tym idzie, mamy tutaj serce już na 15, ekstraktor mamy na 15 i trenera udało nam się na 15 poziom wbić, a na ostatnim odcinku mieliśmy 13. Także 10% tej premii do krytycznego ciosu nam wzrosło. Także myślę, że pomoże nam to w lochach. Oprócz tego tutaj jak widzicie Władek już jest na 500 poziomie, więc już sobie bije po prostu gracza top 1. Także to też na plus. No i jeszcze jedna z takich rzeczy, która się tu zadziała, to czaru wiedźmy na rękawice. Zaczaruj swoje rękawice, aby częściej wyciągać broń jako pierwszy. I to nam bardzo pomoże, zwłaszcza tam z 13 piętrem w mroku, ponieważ no jak widzicie tutaj sobie zaczarowałem u towarzyszy. W końcu jakiś czar, który pomoże nam w lochach. Jeszcze czekamy na czar na broń. No ale to jak widzicie mamy 40%, więc powoli do przodu. No i okej, no zanim przejdziemy do lochów, to standardowo sobie tutaj poogarniamy. Pobij przeciwnika gołymi rękami jeden raz, to możemy w sumie od razu zrobić. Tutaj sobie weźmiemy na 500 pozycję na przykład, czy damy radę tego? Damy radę, dobra. Więc odbieramy, zakładamy znowu broń. Okej, misja zrobiona, karczmy na razie nie robimy, tutaj do kibelka by się przydało coś wrzucić. Także sobie tutaj zaraz poszukamy. No jak widzicie, o już. No i broń, w sumie całkiem niezła, tylko rozrzut słaby. Ale do kibla i może któremuś z towarzyszy damy, zaraz zobaczymy co nam tutaj dla maga. A jak tutaj u maga wygląda ta broń? O, zobaczcie, o wiele lepsza, no to od razu sobie wymieniamy, bez dwóch zdań. Cyk, 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 no i okej, więc to akurat na plus, jeszcze przed lochami kolejne wzmocnienie. Dobra, tutaj muszę sobie oferty zrobić, bo się zalogowałem na konto i tych ofert zapomniałem tutaj kliknąć, czekajcie, max. No i dobra, polecimy sobie cyk, cyk, tu mam akurat wszystko porobione. O, i mam ulepszenie już platynowe, pierwsze chyba na tym koncie, tak, pierwsze. Także sobie bierzemy. No jak widzicie, grzybów tutaj nie mam za wiele, dlatego że dużo mi poszło na skracanie tego wszystkiego. Także dzisiaj nie będziemy szaleć, znaczy no nie za wiele, no to jest w dalszym ciągu bardzo dużo. W dalszym ciągu będę chciał wbić być może nawet dwa levele dzisiaj, żeby wbić 326. Może mi się to uda, będę chciał może z 5 razy sobie kopalnię skrócić, dlatego że tutaj w gildii, tutaj zaraz przejdziemy, w gildii mamy już 20 salek 15, więc ta szansa na czarny klejnot jest naprawdę duża, zresztą jak widzicie dzisiaj mi poleciał już z miejsca średni duży, tak więc może sobie z 5 razy skrócimy, zobaczymy jak nam tutaj drop, że tak powiem, się ułoży, no ale 20 tych salek to już jest naprawdę sporo. Dobra, tutaj jeszcze w ogóle w karczmie zapomnieliśmy o tym koledze, więc sobie zagramy teraz u niego, zobaczymy co nam tutaj ciekawego poleci. No póki co szczerze mówiąc to nic takiego, niby mamy 2 złota, ale chyba olewamy to złoto, bo nie za wiele tutaj daje po prostu. No i niestety nie udało się, dobra, lecimy jeszcze raz. 2 kamienie, więc spoko, polecimy sobie, no ale niestety znowu nic. No mówię, no nieraz tu mi bardzo często, o, wreszcie 4 razy duszę. No i ciekawe czy 5 raz. Poza odcinkami mi o wiele lepiej, o, 5, dobra, powiedziałem to w dobrym momencie, znowu. 5 dusz, jak widzicie 1,5 miliona na 15 traktorku. Także nieźle. Dobra, lecimy dalej, co my tutaj wylosujemy, no kryształki możemy, ostatnio był błąd z tymi kryształami, ja nagrywałem odcinek, że wleciała aktualizacja, która naprawiała ten błąd, ponieważ nie były one przyznawane, gdy je wygraliśmy, dlatego polecali twórcy nie grać po prostu za kryształy, ale ostatnio to już naprawili, więc już można sobie grać, informowałem w ogóle o tym na Discordzie i na Discorda was zapraszam, bo tam takie informacje często lecą na bieżąco, ja tam każdego oznaczam i informuję o tym, także możecie sobie wbić, link jest w opisie. Na dziś już wystarczy, no dobra, no nieźle, te dusze tak naprawdę uratowały ten drop. Dobra, jakie my tutaj mamy EQ?
EQ mamy dobre. Czy my chcemy robić walki? Chyba sobie machniemy te walki. A czemu ja tu mam odliczanie? Nie wiem. Czy bo atakowałem, żeby misję zrobić. Dobra. No jak widzicie tutaj Guliego żeśmy położyli, który ma prawie 20 leveli więcej, Berka. Także no mówię, no ten paladyn ma naprawdę potencjał, jeżeli chodzi o PvP. Jak tutaj się wyrównamy z levelem tutaj z tymi Berkami, to powiem wam, że może być ciekawie. Znowu żeśmy z nim wygrali, on może mieć w sumie EQ na awkę, to o tym też nie pomyślałem. No ale tak czy siak, on jest tutaj niezły w tym PvP. Gdyby nie ten level, którym znacznie odstajemy, to by nam tu szło na pewno o wiele lepiej. Dobra, może tego sobie zaatakujemy. No nie wbijemy dzisiaj, nie oszukujmy się, na tyle leveli, żeby było warto robić później. Dobra, mamy tutaj undecyliony, czyli co, robimy resecik? Ja może zrobię reset, potem to sobie, że tak powiem, wrócę do tego i przeklikam. Tu mamy duszę z daily login bonusu, więc sobie użyjemy. I jak tutaj wyglądają te kryształy? 3, 4, 6 mamy czarny, ten najmniejszy jest 2,5,0 i 2,7,4, no te są dosyć słabe. Czy mam tu coś na HP? Nic nie mam na HP, ale też mam duży na siłę, prawie 600. Także sobie tutaj 515, poczekajcie, jak to tu wygląda, 515 chyba możemy sobie podmienić, zawsze to troszkę siłki nam więcej wleci. Oprócz tego ten czarny, czyli tylko czy my chcemy czarny, chyba sobie za ten najsłabszy czarny, tutaj te na siłę zostawimy póki co, chyba że nam coś wyleci. No tak, chyba sobie podmienimy za tego. Oj, co mi tutaj się zgubiło. Dobra, no do kowala na razie nic nie mamy, może potem nam wyleci z misji, jak już będę sobie sam tę misję robił. Uwiedźmy nic, tutaj te rękawice ma każdy zaczarowane, a tutaj sobie w ogóle mogę na postaci coś zaczarować. Tylko co, to mamy wszystko razy 5, tu mamy razy 10, 5, 4. To od razu sobie zaczaruję raz. I to wszystko mamy razy 5, czyli to możemy w sumie po razie poulepszać, czemu by nie. To mamy też razy 5, to mamy razy 7, więc wysoko. I to też, dobra, no zawsze tu jakiś bonusik wyleciał, znaczy no, doszedł nam do statystyk. Dobra, lecimy, może kółkiem zakręcimy, zobaczymy czy nam coś poleci. No bo mówię, no też nie ma sensu tutaj czekać nie wiadomo ile, co w ogóle chce wiedzieć. Ma pierścienie, no pierścienie żadnych nie mamy, ale mamy 3 itemki do kowala, więc jak najbardziej je możemy sobie tutaj dać. Kółkiem zakręciłem dlatego, że może tutaj jakieś pożywionko mi wyleci do pupili. Więc no, może to pomoże akurat. Dobra, tu sobie tych karmimy, tego sobie karmimy. Nie mamy nic niestety do wody. Jak to bywa na postaci, gdzie woda jest tak naprawdę najważniejsza, to nam drop jedzonek do wody nie leci. No mówię, to jeszcze misji nie robiłem dzisiaj, więc z tych misji może poleci. Dobra, robimy te ataki. No dzisiaj ogień, więc ogień i tak sobie nakarmiliśmy. To mniejsza z tym, ale dobra, tutaj sobie polecimy ziemią. Guli 287. No myślę, że tutaj możemy pirodliszkę naszą wytoczyć do walki. Dobra, tutaj wodą sobie wygraliśmy. Mamy halo, ale jego też powinniśmy. Dokładnie, pokonaliśmy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy trochę golda, ale tego golda zostawimy w razie jakby potrzeba było ulepszyć naszych towarzyszy. I jak tutaj wygląda nasz portal? 49%, czy my go sobie tutaj machniemy? No wydaje mi się, że nie, ale możemy spróbować. No niestety, dokładnie. Oj, tutaj coś zacięło. No nawet, że tak powiem, niewiele mu zabraliśmy. Tutaj te ataki to szczerze mówiąc, możemy jeden zrobić, potem sobie resztę dokończę po odcinku, nie ma co tutaj się tym zawracać sobie głowy. No i dobra, teraz wejdziemy sobie w gildię, tam zaraz wrócę. Jakiś ataczek machniemy. Niestety spaliśmy na czwartą pozycję, no jest to wina tego, że Golden, nie wiem czy już to mówiłem, Golden Boy, czyli ta gildia Guliego, zrobiła sobie fuzję z graczami hiszpańskimi z Delirium i praktycznie wszyscy gracze hiszpańscy przeszli do Goldenów, przez co my tutaj żeśmy spadli na to drugie, na to czwarte miejsce. Tak to wygrywaliśmy bez problemu z Golden. No ale my się tutaj trzymamy, że jesteśmy cały czas polską gildią tylko i wyłącznie. No oni tam sobie fuzję robią, no to wiadomo. Będzie to, tylko 1%. Będziemy póki co spadać, zobaczymy jak to się rozwinie wkrótce, bo takie mieszane gildie nie zawsze dobrze wychodzą. No i jak widzicie, przez to też Terra tutaj wskoczyła na pierwsze miejsce, przez to, że Delirium zostało nieźle osłabione. Aczkolwiek... na przykład ostatnio nas zaatakowała terapia, powiedzmy, i wygraliśmy z nimi, więc mimo, że są top 1 i to jeszcze tam nam został zapas jednego zawodnika, tak więc
no nie są tacy mocni, na jakich by się wydawali, albo my nie jesteśmy tacy słabi może też. O, tutaj w ogóle na czwartym miejscu wskoczyliśmy. Dobra, kto ma najwyższy poziom na serwerze? Chyba Paul ma tutaj najwyższy, więc sobie jego klepiemy do tych podziemi. No jak widzicie, Władek na 500 ma i tak trochę tego HP traci mimo wszystko. No ale dobra, tu żeśmy sobie porobili. Tutaj żeśmy sobie porobili, kółkiem zakręciliśmy. No dobra, chyba wszystko mi się wydaje. Myślę, że może tutaj sobie kilka tych klejnotków wydobędziemy. Muszę też tutaj kontrolować drugim okiem grzyby, żeby za wiele nie zużyć. No niestety, nie dropi nam tutaj za wiele czarnych. Duży ten. No poczekajcie, może jakiś chociaż jeden czarny zawsze by to pomogło. O jest, ale mały niestety, kurde. No niedobrze, niedobrze. Dobra, jeszcze sobie z dwa razy skrócimy. Albo może trzy. Plecak jest pełen, dobra. Ile ten... No ona mi tak tutaj daje 318, więc w zasadzie możemy sobie podmienić za tego 274 chyba. Dobrze mówię? Tak, dokładnie, więc sobie tutaj tak czy siak podmienimy. Dobra, czy tutaj... Jak tutaj te małe, to myślę, że możemy od razu sprzedać. Nie ma co tutaj się... zastanawiać, na szczęście tak samo. Dobra, zręczność nam wyleciał jakiś duży, 607, więc tutaj 481, w broni no to masz niezły, 466, dobra, czyli za ten podmieniamy. A jak tutaj ten nasz mag wygląda? 527, 530, 494 tam było, w broni masz dobry. Dobra, tutaj natomiast kolejny jeszcze podobny, 527 tam, 5-2-4, no dobra, za tego, za wiele to nie da, ale zawsze coś. Okej, okay, no jeszcze może sobie z dwa razy skipniemy. O, duży na siłę, to akurat spoko. Cyk, dobra, koniec tego skipowania, szukamy tutaj dalej. No niestety tylko jeden czarny i to dosyć słaby. No ale nic, ja tutaj sobie te gemy kopę praktycznie co te 11 godzin. Tutaj też kwatery nadganiam, bo ze wszystkim wyleciałem, a kwatery zostały w tyle, przez co te gemy mi się sporo kopią, więc tutaj je powoli sobie ulepszam. Także no mówię, po dropie w końcu też czarnych już mamy na to dosyć sporą szansę, więc myślę, że dosyć szybko to będzie i przebierzemy się w full czarne i znowu polecimy sobie do tych naszych lochów nieszczęsnych. Poczekajcie, ile on ma? 582. Czy jest tutaj sens wymieniać? No jest ten niby 5... O, tutaj w sumie jest sens wymieniać, dobra. To za tego podmieniamy. I okej, lecimy sobie do lochów. Myślę, że nie ma co tutaj zwlekać. Upiorny jeźdźca w Hemoridorze. Zobaczymy, czy go tutaj sobie damy radę pokonać. No tam było kilka bliskich prób, ale czy on nam tutaj siądzie? No na niego sobie zużyjemy, myślę, tak ze 70 grzybów, ponieważ no nie chcemy na te Hemoridory i Szkoły Magii. O, tam 4 miliony. No teoretycznie on jest do zrobienia, tylko nie wiadomo. O, dobra, padł. Tylko niestety nie dał nam żadnego epika. Dał nam za to, ona chciała pierścienie, dokładnie. Dał nam za to dał nam za to tutaj talizman, to jest bodajże, to jest chyba amulet, to talizman, zawsze mi się to myli. Ale okej, okay, padł i teraz mamy potwora w jeziorze, który jest zwiadowcą. Także no zwiadowca dla paladyna to nie powinien być duży problem, więc sobie go także spróbujemy przeklikać. Zobaczymy, czy nam się to uda, no tam była jedna bliska próba znowu. No wiecie, trochę tego expa, no ten 325 na pewno bym chciał dzisiaj wbić. Więc do każdy exp się tak naprawdę przyda, mimo że ten Hemoridor to nie jest za wiele tego expa. No już tam zobaczcie, ile było bliskich prób, no on jest do zrobienia. Także no co, demonko ma chyba 325 cały czas, więc jakbyśmy dzisiaj wbili 326 by było super, bo przegonilibyśmy go. Aczkolwiek no znowu bliska próba, kurde. Dobra, ile jeszcze? No dobra, te 70 do 1800 zlecimy, jak nie padnie to trudno. Opadło i dał nam epik, super, to będzie do kibelka na jutro. 14 nam dają epiki, więc jeszcze nie tak wcale dużo. No i troszkę expa nawet tutaj żeśmy dostali mimo wszystko. Dobra, i kogo my tu mamy? Vala Raukar. No i jego tutaj już raczej, no chociaż trochę tam schodzi to HP, ale z nim to chyba miałem nawet na wojowniku spory problem. Na tam 340 poziomie, więc raczej go tutaj nie machniemy. Ciężko będzie, bo to jednak wojownik, a z tymi wojownikami w lochach to wiadomo jak jest. Dobra, olewamy, nie ma co tutaj marnować grzybów. I mamy Hurdurgrida, czyli tutaj z Harry'ego Pottera.
Ostatnio sobie w ogóle oglądałem Leci teraz, nie wiem kiedy to dodam oczywiście, ale lecą teraz wszystkie części na TVN7, padł. Na TVN7 co sobotę oglądam sobie, bo strasznie lubię. Więc troszkę tutaj w ogóle... O dobra, szybko w ogóle padają. Trochę tutaj nawiązań zaczynam widzieć. W sensie wiadomo, że to cały ten loch to jest nawiązanie do Harry'ego Pottera, ale też trochę postaci mi się przypomina i tak dalej. I mimo wszystko te nawiązania są widoczne. No fajna tutaj runa, tak szczerze mówiąc. Aczkolwiek... ten rozrzut kiepski, więc sobie zostawimy do kibla i może dla towarzyszy. Tutaj sobie machniemy po levelu. Cyk, cyk, cyk. No fajnie, już żeśmy wbili w ogóle ten 325. No mamy Snape'a. Snape to jest mag. No i też padł. Kurde, zobaczcie, nawet ci magowie nam padają. Więc fajnie. No zobaczcie, ile nam dało... ile nam dało... tu rękawice plus 14 punkty życia, ale... ale na razie olejemy. Ile nam dał ten trener, bo tak naprawdę to wszystko jest dzięki trenerowi. Kolejny padł, zobaczcie, kurde, no leci to jak burza. No i to jest na wszystkie cechy, ale też będzie do kibla. Nie będziemy musieli szukać w sklepie. No i mamy teraz Dumbledora, Dindendor. I to jest znowu mag, no tutaj większość to jest magów. No i gdybyśmy byli Berkiem, to też by bez problemu padł. Aczkolwiek chyba już tym paladynem się tutaj niestety zatrzymamy. Ale strasznie dużo nam tych w tej szkole poleciało. Także tu akurat jestem zadowolony. No tak jak mówię, troszeczkę postaci oglądając od nowa te wszystkie części Harry'ego mi się przypomina. I też zaczynam widzieć nawiązania tutaj właśnie w tym lochu wyraźniej, więc spoko. A mówię, strasznie lubię, wiecie, ja mam tak, nie wiem jak wy, ale jednak jak się odpali ten telewizor, na przykład wiecie, że co tydzień o 20 tam załóżmy w tą sobotę jest ten Harry Potter. Ja sobie przecież mogę teraz odpalić wszystkie części po kolei tego Harry'ego Pottera na internecie i oglądać, no ale to nie jest to. Jak wiecie, że wiecie, jak wiecie, że musicie sobie usiąść przed telewizorem, odpalić na tym TVN7 to leci. No to jednak jest inaczej, jest taki jakiś swój klimacik, przynajmniej ja tak mam, nie wiem, może jestem dziwny. No ale to mniejsza z tym. No tutaj coś nam zacięło, ale chyba nie położymy tego naszego Dumbledora, już on tutaj jest niestety za silny. No kurde, co mi coś zacina ostatnio z tym internetem moim, to też są jaja. Dobra, no olewamy. Dużo nam to dało mimo wszystko, zobaczcie, że już prawie pół levela żeśmy wbili. Także no ten 326 jest bardzo osiągalny, zwłaszcza, że 13 piętro powinniśmy machnąć. Do tych nordyckich wejdziemy na chwilę, czy tutaj jest ten tor do zrobienia. No kilka razy mu tu zostało mało HP. Zużyjmy te 40 na niego grzybków. Zobaczymy, no tam była bliska próba, on ma 305 poziom, to jest wojownik. No ale myślę, że jakbyśmy... o dobra, padł. Miałem powiedzieć, że jakbyśmy go tu poklikali, to by padł, nic nam nie dał niestety. I co tutaj jest kolejny? Kolejny to jest Odyn. Znowu wojownik, który ma jeszcze mniej siły od Tora, bo ma o 2500 mniej, ale za to ma HP o wiele więcej, z tego co tutaj widzę. Więc... no zobaczymy jak to wyniknie. No on tej siły, zobaczcie, my mamy prawie 20 tysięcy, on ma 12,5. Także tutaj... jest ta przewaga, tylko że on tego HP, no zobaczcie, on ma praktycznie 100 milionów więcej. Dobra, no jeszcze te 15 zużyjemy i lecimy dalej. Powiem wam, że na ten Esteros się troszeczkę tutaj czaję, bo jeżeli chyba nam padnie ten Void, to nam przy okazji padnie kilka innych lochów. Ale dobra, koniec. Ale nie wiem... nie wiem, czy sobie damy radę. No ostatnio przed tą wymianą, nazwijmy to gemów, i przed tym trenerem, ulepszeniem tego trenera, no już tutaj zostawało mu po 40 milionów. Ale czy to nam się uda? No nie wygląda, kurde, no on już tutaj, zobaczcie, on znowu ma 35 tysięcy siły, więc no to już jest ogrom i prawie 100 milionów HP. No kurde, w tym Esterosie wojownicy blokują, to jest najgorsze. Jeżeli byśmy grali z wiadowcą, myślę, żeby to było do zrobienia. Berkiem też już to porobili dawno, no a my się tutaj niestety męczymy. No dobra, zużyjemy jeszcze te 85 do 1400 i kończymy to, lecimy sobie do tornadka. Może tornadkiem już wbijemy 326, a jeżeli nie, to będę chciał sporo grzybków wydać na 13 piętro, bo tak jak mówiłem, ono jest tu już raczej do zrobienia, biorąc pod uwagę, że mamy ten czar, oprócz tego mamy tego trenera wyższego, to myślę, że bez problemu. No czy w ogóle ja tutaj chcę do tych te 80 zużywać? No dobra, jeszcze powiedzmy z 15 zużyjmy, bo żadnej bliskiej próby nie ma, także no naprawdę to...
Nawet mi się, szczerze mówiąc, nie chce tutaj na niego tracić czasu. Okej, no olewamy. Jeszcze to nie jest ten czas. Może w przyszłości jeszcze parę portali padnie, w gildii tak samo parę rzeczy padnie. I myślę, że będzie ok. Jak tutaj w ogóle z tą hydrą? Coś tutaj zaczynają klikać, a to i my kliknijmy. Zobaczymy. Czemu by nie? No 2% żeśmy wzbili, także nie jest źle, ale no za mało osób tutaj klika, żebyśmy coś tu podziałali, muszę w ogóle się chyba za to wziąć powoli. Dobra, no to olewamy, czyli strefa światła już jest, że tak powiem, za nami i lecimy sobie dalej. Mamy plugawego nietoperza. No tutaj pamiętam, że była seria tych nietoperzy chyba, o ile dobrze kojarzę, no i na tym żeśmy się zatrzymali, a on tutaj, zobaczcie, ze 75 milionów w zaokrągleniu co chwilę mu zostaje tutaj 9-10, no i padł, kolejny padł, okej. Fajnie. No i mamy znowu wojownika. Znowu tutaj kolejny, tylko pytanie, czy my go zrobimy. No ile? 75 grzybów, a dobra, padnie, ważne, kolejny padł. O, już nie ma tych nietoperzy, ale znowu jest wojownik, tylko że on jest chyba słabszy od tamtego, bo tamten miał 30 tysięcy siły, więc jego tutaj też powinniśmy raczej bez problemu zrobić. Dokładnie, zrobiony. Jak tutaj za ekspem? No już blisko tego 326. Kolejny padł, kolejny, pięknie. Kolejny i nie mamy miejsca w plecaku, okej, okay, przerwa. Dobra, no pierścienie chciała wiedźma. Czy mamy tu jeszcze jakiś pierścień? Nie. To jest chyba do naszego setu, muszę to jakoś inaczej poukładać, bo mi się myli. Tu już w ogóle nie mamy nic do kowala, więc to sobie sprzedajemy, to sprzedajemy. To tak samo i to jest już chyba nasz set, o ile dobrze kojarzę. Dobra, no zaraz ubijemy level, więc zostawiamy jeszcze nadal golda, żeby tutaj kolejny padł, żeby dać naszym pomocnikom jeszcze jeden level. No jeszcze tak naprawdę chyba jeden przeciwnik w tym tornadzie i dokładnie, mamy 326 poziom, także przegoniliśmy naszego demonko kochanego. No on tutaj ma troszeczkę ponad połowę levela, także no co, oczywiście ciśniemy dalej, żeby tutaj jak najdalej mu odjechać. No czyli widzicie, no ten trener naprawdę sporo dał, bo wcześniej żeśmy już nic nie mogli zrobić w tych lochach. Czy my tutaj przebijemy tornadko 400? No z tego co widzę, jest na to spora szansa. To jest znowu wojownik, ale on też ma, no dokładnie, on też padł. I mamy raz słońca, kolejnego wojownika. No milion HP, no oni są do robienia, są. I mamy kaczkę i kolejni, no już żeśmy przebili tornadko, zobaczcie jak to leci pięknie. Nocna zmora, no on już tutaj ma... On padł? Bo taki był dziwny błąd, dobra, padł teraz. I mamy demona mrozu, no on już tutaj ma 33,5 tysiąca siły, więc on tutaj już może być kolejnym blokiem. Ale zobaczymy, ile na niego, no te 50 grzybów jeszcze wydamy, myślę. Myślę, że nie ma tutaj co więcej i potem sobie polecimy troszeczkę golda w statystyki i tam posprzedajemy te itemki, które nam podropiły. No nie wiadomo, może i by był tutaj do zrobienia, ale kto to wie. W tej grze jest wszystko tak losowe. No on już tutaj, tak jak mówię, no on ma prawie ponad 3000 więcej siły niż poprzedni wojownicy, poprzednie teoretycznie bloki, więc myślę, że dobra, bo znowu żeśmy przesadzili. Myślę, że go na razie zostawiamy, i tak nam tutaj sporo ekspadało to tornadko. No i co, mamy tutaj jakiś epik, to będzie do kibelka znowu. Pierścieni nie ma żadnych, więc po prostu to wszystko sobie sprzedajemy. Jak my tu teraz wyglądamy, jeżeli chodzi o statystyki? Siły mamy 3300, tutaj już się zbliżamy do HP 3000, więc sobie polecimy. No i gdy wbijemy to HP na 3000, to lecimy siłę do 3400. Oj, sorki za zegarek, pewnie słyszeliście piszczenie, ale niestety zawsze to się wkradnie na nagranie. Okej, okay, no już jego tutaj raczej sobie nie pociśniemy, no tam było 15 milionów. Ale kurde, ciężko, no on jest tutaj już myślę, że za mocny. Nie ma co go tutaj męczyć, zwłaszcza, że grzybów sobie też muszę zostawić na co? Na takie codzienne, wiecie, czynności. A jeszcze to 13 piętro będę chciał na niego wydać sporo. Ponieważ no on nam może tutaj dać nawet 327 poziom, więc okej, no dobra, olewamy. Hemoridor raczej nie ruszymy, karuzeli tak samo, nordyckich tym bardziej. No to co, no lecimy do tego 13 piętra, mamy dymika majciarza. No i on tutaj, zobaczcie, ma 112 milionów HP, ale co chwilę mu zostaje mało. Więc to tak naprawdę kwestia odrobiny szczęścia, kwestia standardowo uników Kunegundy. Poczekajcie, jeszcze tutaj się upewnię, czy mamy na pewno wszystko ulepszone, tak? I czy mamy zaczarowane? Mamy, dobra.
No to co, no na niego będę chciał, no tak myślę, że z 250, standardowo na loch, który mi da dużo i który wiem, że powinien paść, chcę wydać troszkę więcej tych grzybów, więc tak myślę, że z 250 sobie wydamy. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kto tam jest po nim, więc no jeżeli go przeklikamy, to się dowiemy. Z tym, że no tam 13 milionów, 20 milionów, no on jest tutaj do przeklikania. No dobra, nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu klikamy. On nam da chyba już 300 milionów expa, z tego co kojarzę, więc chyba nam da level, albo nam niewiele, albo awką dobijemy level, bo tam pewnie nie będzie wiele brakować, o ile jeszcze nie wbijemy. Więc no co, uciekniemy sobie tutaj na praktycznie dwa levele. Więc to jest jak najbardziej okej, jak dla mnie. No ale co, no nie było tu jeszcze takiej próby z 5 milionów, 2 miliony, zazwyczaj taka próba jest, żeby nas tutaj zmotywować do szybszego klikania, ale póki co czegoś takiego nie było. No to ta Kunegunda musi kurde zadziałać. O, w ogóle mi się teraz przypomniało, że ostatnio żeśmy tą wieżę zamykali i nie pokazałem wam, bo to już było późno, ja tam nagrywałem i tak dalej, i nie pokazałem wam, jak ta walka przebiegała. Być może was to by zaciekawiło, być może nie, więc tutaj zaraz sobie zobaczymy. No ale jeszcze będę chciał tutaj, no myślę, że nawet do 700 zjedziemy, bo kurde, no to nie może być, żeby czar doszedł, trener doszedł, a on i tak tutaj nie chciał paść. O, tam była bliska próba jedna. Także no on jest tutaj do zrobienia. To bez dwóch zdań, tylko pytanie, ile grzybów na niego będziemy musieli zużyć. Którą mamy minutę odcinka? No prawie 27. Także no też sporo. Te odcinki z lochów zawsze długo trwają, bo to jednak jest to klikanie. O, padło, dobra, super. No i tak jak mówiłem, no troszkę nam niestety do levela brakuje, ale niewiele. Zostaliśmy jakieś gadki dla wojownika. Czy one są dobre? 23, no to niekoniecznie, będą do rozmontowania chyba. No i dobra, co my tu mamy w ogóle jako kolejny loch? Mamy tutaj maga. No i czy ten mag by był do zrobienia? No z magami tutaj jako paladyni mamy ciężko dosyć, no tam 10 milionów mu zostaje. No z magiem to jest tak, żeby musieli wszyscy tutaj, o tam były 3 miliony, wszyscy nasi towarzysze by musieli krytyki walić, a on by nie mógłby walić krytyków, żeby ich tak za szybko nie poskładać. No znowu 4 miliony, no on być może jest nawet do zrobienia. No dobra, do tych 700 sobie zjedziemy. Ten tak naprawdę trzeci, który był naszym celem, padł, więc tutaj nie będę chciał na niego za dużo wydawać. No i co? No pokażę wam w tej poczcie, tak jak mówię, tę wieżę, jak żeśmy pokonali tam pokrótce, bo zapomniałem tego zrobić w poprzednim odcinku, a być może was to ciekawi, być może nie. No tam niecałe 3 miliony, kurde, no on kusi, jest do zrobienia. I nie wiem, czy po nim by nawet nie był zwiad, i ten zwiad mi się wydaje, że też być może by był do machnięcia. Bo tutaj ze zwiadem chyba w tym 13 piętrze mamy najłatwiej, tak szczerze mówiąc. No znowu 2 miliony, no to jest właśnie walka z magiem, że jemu co chwilę zostaje mało, ale nie chce on paść, kurde. O, padł, dobra, super. I już mamy 327,5 prawie. No i to jest na wszystkie cechy, więc to też będzie do kowala. I dobra, kogo my tu teraz mamy? Komendant Koma, kurde, to jest znowu wojownik. No to jest raczej blok. No dobijemy do tych 700 grzybków, taki jak był plan, a nuż jakaś szczęśliwa bardzo próba się trafi. No ale nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. No i co, no jak zrobimy dzisiaj te trzy paski awki, to myślę, że wbijemy nawet pół, to 327,5, więc skoczymy na równe dwa levele od Demonko. No u niego to tam gildia jest dosyć słaba, więc u niego to też gildia działa na jego, że tak powiem, niekorzyść, ponieważ to jest coś takiego, jak ja mam na S37 z loszkami, że no oni tam jednak mają słabsze gemy, mają o wiele mniej tych salek 15, więc o wiele ciężej mu czarne gemy dropić. Oprócz tego no i ten portal, chyba o tym nie mówiłem, z tym portalem też on tam ma ciężej, ale i tak się bardzo dobrze trzymał i trzyma cały czas, jeżeli chodzi tutaj o level. Okej, no już tutaj sobie zostawiamy te grzyby, chyba już tutaj nie będę nic klikał, bo nie ma to największego sensu. Nie mam golda, muszę sobie ulepszyć towarzyszy, gdy zrobię awkę. Tutaj wszystko porobione, ataki porobione, o zobaczcie, tutaj zapomniałem, poczekajcie, tego sobie ulepszymy, niech to przeleci parę razy i resztę poulepszamy, a w tym czasie tutaj sobie, jak widzicie, o zobaczcie, ile tych lochów tutaj mamy. Tą raszplunkę sobie zapisałem, żeby wam właśnie pokazać. No ale tu myślę, to jest wojownik, więc tutaj sporo zleci. No ten nie zabrał wcale dużo, ten tak samo. No i tutaj Kunegunda zrobiła, zobaczcie, bardzo dużą robotę. No a my żeśmy dobili, ale i tak zobaczcie, że ledwo, bo nam zostało tylko prawie 800 tysięcy HP, więc naprawdę malutko. Dobra, myślę, że jeszcze sobie możemy
te 2-13 piętra tutaj obczaić, no to jest znowu wojownik, więc tak, no ten zabrał 10 milionów, ten zabrał też 10, ta zabrała, zobaczcie, znowu tutaj Kunegunda zrobiła robotę, także to standardowo, no te walki to jest, tak naprawdę nie trzeba oglądać, żeby wiedzieć jak przebiegają, no i my żeśmy tutaj dobili. I sobie zobaczmy z tym magiem, jestem ciekaw jak to wyglądało. Kołek Van Helsing, no tutaj nie było kryta, tutaj jest kryt. Kolejny kryt. Tutaj bez kryta. Tutaj kryt. Tutaj ta Kunegunda bez kryta. Zobaczcie, że on tutaj nie bił dużo krytów. Ale i my, i nasi towarzysze tutaj wcale dużo tych... O, my żeśmy tutaj mocne te kryty dali. No to jest właśnie ten trener 15. Ale zobaczcie, że wcale ci nasi towarzysze dużo krytów na, tutaj mu nie władowali. Z tym, że on tak samo, nie? Więc, że tak powiem, się wyrównało. No i dobra, no tak to wygląda. Jak widzicie, zrobiliśmy dzisiaj progres tak naprawdę większy, aniżeli się spodziewałem. Szczerze mówiąc, zakładałem tak 325 level. Może 326 przy odrobinie szczęścia. A tu nam się udało wbić 327, także jestem bardzo uradowany. No jak widzicie, już tutaj powoli do tej topki sobie wbijamy. Powoli się tutaj przebijamy. Tak naprawdę bez większego wysiłku. No tutaj jak wygląda ten serwer... Tutaj mamy top 2 wojownika w ogóle u nas, tutaj Antoniako to w ogóle rozwala wszystko, więc nie biorę go nawet pod uwagę, u nas jest top 2 wojownik, więc fajnie. Paladynów jest dosyć sporo, Ariach ma już tutaj prawie 320, Golden Gumpy 322, także tych paladynów jest mimo wszystko sporo. Wojowników nie jest dużo, bo tylko dwóch w tej topce, no ale generalnie ta topka można powiedzieć, że w miarę jest zróżnicowana, nie wygląda już to tak, że pierwsze... powiedzmy 25 pozycji zajmuje Berserk, tak jak to było, gdy on wychodził, więc to jak najbardziej na plus. No ale okej, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarzyk, możecie co, wbić na Discorda dla widzów, no i co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.